Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na partię naszego polskiego arcymistrza Jana Krzysztofa Dudy. Janek grał tę partię kolorem czarnym z Hikaru Nakamura. Hikaru Nakamura, jak pewnie większość osób kojarzy, no chyba jeden z najpopularniejszych jak nie na najpopularniejszych streamerów szachowych na świecie. Wielkie zasięgi, można go lubić, można go nie lubić. Bardzo silny arcymistrz z niesamowitymi umiejętnościami liczenia wariantów. Piekielnie gra dobrze na przykład szachy szybkie, szachy błyskawiczne. Jeszcze lepiej, e, powyżej 2700 ranking, wiadomo Moi drodzy, zapraszam serdecznie do analizy e, Tutaj Nakamura zagrał D4 Partia była rozgrywana e, online, 15 minut plus 10 sekund na zawodnika Janek odpowiedział skoczek F6, posunięcie C4, G6 I to mi się podoba, moi drodzy Tu zagrał skoczek na F3 e, w tym momencie i goniec G7 Obrona królewsko-indyjska, tak jest, e, tak można grać w szachy, moi drodzy E3 ze strony białych, Roszadę zrobił Janek, goniec E2. Widzimy, że Nakamura nie wybiera klasycznego wariantu w obronie królewsko-indyjskiej, tylko gra takie powiedzmy. Dziwactwa, to znaczy, pewnie nie chcę wchodzić w główne teorie. Może nie pamiętam wariantów, nie wiem. No, ale zawodnik na tym poziomie na pewno coś tam umie, <laughs> jakby to nie brzmiało źle. No, ale wybrał taki wariant, nie wiem dlaczego. No, ale to nie jest złe. To jest po prostu roz normalne rozwinięcie figur. Dostaniemy po prostu inne schematy. D6 ze strony czarnych, Roszada z tej strony na kamury. Skoczek na D7. No i proste zagranie z planem zagrania E5. B4 jednak zagrały białe I to jest bardzo fajne posunięcie z tego względu, że ten pionek się nieco bardziej rozpycha na skrzydle hetmańskim, wprowadzając gońca na B2. Jest to bardzo ciekawy motyw też z obrony holenderskiej, jeżeli ten pionek z F7 stałby już na polu. F5 bardzo ciekawe posunięcie i takie myślę, że dosyć nieprzyjemne dla czarnych. E5 ze strony czarnych nastąpiło. Goniec na B2. No i tutaj Janek zagrywa ruch E4. Od razu... Stawiając takiego klina w centrum, no i to jest normalna pozycja, tak naprawdę. Skoczek z F na D2 tu się nic nie dzieje. Wieża E8 tego piona należy wzmocnić. Skoczek na C3, czyli podwójny atak się szykuje, może potrójny. Za chwilę na tego pionka E4 trzeba sobie jakoś z tym radzić. No i jak to zrobić? Otóż w ataku królewsko-indyjskim, czyli jakbyśmy grali białymi, podobny schemat właśnie z domkiem, no to byśmy wiedzieli, jak tu mniej więcej grać. Teraz to czarnymi. Warto analizować partie, warto rozszerzać się. Tuar debutowy, chociaż nawet jak go nie musimy grać, to warto coś tam wiedzieć. Schematy się pojawiają. Dobra, jedziemy dalej. Skoczek zagrał na F8. Prosty plan: ten goniec tutaj na F5 się ładuje i będzie chciał bronić pionka. Ktoś powie, ale pasywnie tego piona będzie bronił, ale tak się gra. Tutaj można grać potem H5, skoczek H7, próbować przechodzić do ataku na króla. D5 zagrały. Białe to jest logiczne posunięcie, zwania się pole D4. Prawdopodobnie te skoczki tutaj będą miały ochotę zagrać do centrum. H5 ze strony Janka, Hetman C2, widzimy atak na piona, no więc goniec F5 jest ruchem obowiązkowym, wieża z F na E1 No cóż, ruch jak ruch, prawdopodobnie tutaj goniec zawsze może zagrać na F1 broniąc króla. Może skoczek F1, czasem są opcje. No i skoczek z ósemki zagrał na H7. Widzimy cztery figury przy królu, ale nie są one tutaj po to ustawione, aby tego króla bronić. Przy okazji, oczywiście, tak to się teraz dzieje. Ale zauważmy, że przecież prawie wszystkie figury białych. Stoją na skrzydle hetmańskim, a wszystkie figury prawie czarnych stoją na skrzydle królewskim, więc kto pierwszy, ten lepszy. Tak naprawdę tutaj białe mogą próbować jakoś grać na skrzydle hetmańskim, lecz myślę, że dosyć wygodniej. To jest tylko moja ocena. Może się grać to nawet czarnymi. Ale to jest wszystko normalne. Skoczek zagrał na B3. Skoczek na G4. Widzimy Janek Kąsa. Ale z drugiej strony ten skoczek może zawsze przejść przez E5. No i teraz skoczek B5. No ciekawe zagranie ze strony Amerykanina z tego względu, że ten skoczek może tu ruszyć na D4 i fajnie stanąć. No ale przy okazji wymienimy tego gońca, co pewnie dla białych może być korzystne. No a dobrze, jak poszło? Właśnie zagranie A6 ze strony czarnych. No, i tutaj wtrącenie i wybicie. Król oczywiście wybija, i skoczek zagrywa na D4. No, pozycja jak pozycja. I co robi Janek? Gramy na mata, moi drodzy. Gramy na mata. Pozycja czarnych tu już jest dosyć przyjemna. Dosyć przyjemna, i jest to posunięcie H4. Hetman H4, oczywiście. Hetman H4. Chcemy dać mata. Chcemy dać mata na H2, na H1. No, wiadomo, no, nie jest tak prosto dać mata zawodnikowi 2.700. W tym wypadku białe postanowiły wzbić gońca, na co czarne po prostu odbijają trzeba no i goniec zbił skoczka. Za bardzo nie widać dobrych ruchów. Tu się dosyć to łatwo, to się dosyć łatwo uprościło, lecz atuty ze, ze strony czarnych są ogromne. Z tego względu, że tu się pojawia opcja wieża H8 i faktycznie... Tego mata można próbować zasadzić. Tylko pamiętajmy o takich, ym, można powiedzieć, ym, klinach, czyli można zagrać czasami H3, a po wybiciu pionkiem jest G3. No ale też tutaj te słabości na polu F3 mogą występować. Ale to już tak daleko wzrocznie patrząc na te pozycje, bo też trzeba reagować na ruchy bezpośrednie, właśnie jak na przykład skoczek d4, który atakuje f5 grożą Widełki. No, dosyć nieprzyjemna sytuacja by była. Mi się niestety zdarza często podstawiać Hetmana. No, w tym wypadku Janek zaskakuje. To znaczy, powiem tak: ostatnio zauważyłem taką tendencję, że w partiach tych super arcymistrzów bardzo często i dobrą rolę spełnia król, i król właśnie zagrywa na f6. No nietypowo dosyć to wygląda, no bo tu się tak teoretycznie boimy takich prześwitów, ale kwestia myślę dobrego policzenia. Zdecydowanie lepszym ruchem tutaj byłoby na przykład król g6 zagranie. Właśnie ze względu na to, żeby tutaj po tej diagonali nie stanąć królem, a król g6 jak najbardziej dobry ruch. No ale poszło na e6, to nie wypuszcza jakiejś, to nie jest jakiś błąd ze strony czarnych absolutnie, to się wszystko trzyma. Po hetman b2, no jest wieża e5. Po prostu bronimy. Tutaj czarne się nie boją takiego zagrania jak na przykład F4, bo wszystko w przelocie tutaj wybijamy i wchodzi następna wieża z atakiem na króla, więc nie można F4 grać. Nakamura tutaj jednak zagrał no, niespodziewany ruch, ale mimo wszystko najlepszy i tu silnik się z nim zgadza, chociaż pozycja czarnych jest oceniana jako trochę lepsza. Minus 0,5, coś w tym stylu. Król F1, niespodziewane posunięcie. Jaki jest cel tego posunięcia? Prosty po prostu ucieczka od mata. Yy, okazuje się, że na przykład yy, ja zrobię taki yy, powiedzmy takie ruchy, które są słabe ze strony białych, ale przykładowo, żeby się nauczyć jednego schematu. Uwaga. Tak, na przykład, białyby zagrały sobie jakiś taki pusty ruch A4, który nie daje kompletnie nic. To istnieje taki bardzo ciekawy motyw jak, motyw jak skoczek G5. Jeżeli tam powiedzmy B5 nieważne, no to skoczek F3. I to jest taki typowy clean z pionków G4 i pionka E4, który pilnuje fajnie skoczka. No, powiedzmy, że zbijemy, no bo jak nie zbijemy, to bierzemy jakość i tak dalej, albo na H2. Więc jak wybijemy, to bijemy pionkiem na F3 z G. No i. Schemat dalszy jest prosty. Tutaj, oczywiście, jeszcze można Hetmanem na H3, żeby zablokować króla. No, ale szach tu wszystko, no, tu wszystko wygrywa tak naprawdę bez y, większej analizy. Dlatego też król F1 pewnie uciekł y, i Hetman z grupionka. I dobrze? I z jednej strony trzeba bardzo uważać. Dlaczego? Bo król zagrał na E2, i niestety Janek teraz się bardzo myli. No właśnie i wydawałoby się, że czarne tutaj wiodą wielki prym w tej pozycji. Wzięły czarne piona i jest świetnie, ale pojawiła się wolna linia i może być bardzo niebezpiecznie. Janek zagrywa F4 bardzo agresywne posunięcie, lecz no, nie najlepsze. Jak należałoby zagrać? Ja zaraz do tego ruchu wrócę, żeby była jasność. G3 byłoby zdecydowanym posunięciem, zdecydowanie lepszym posunięciem, bo na przykład wieża H1 widzimy, że tam skoczek wisi, ale jest Hetman G2, i tu grozi bicie na F2, wzięcie Hetmana. No więc trzeba by było bronić tutaj e, pionka F2. No i w tym wypadku można było zagrać e, skoczek G5, i tak dalej. I tutaj czarne nie mają problemów. Ten Hetman zawsze stąd ucieka. Skoczek jest gotowy do ataku, i tak dalej. No myślę, że e, pozycja czarnych w tym wypadku. Nie jest najgorsza, silnik się z tym zgadza. No ale, jest ruch F4. Niestety, błąd, błąd. Dlaczego? Otóż jest proste zagranie wieża H1. I Hetmanowi zrobiło się ciasno. Jak będzie ruch Hetmanem na G2, no to wieża G1 i trzeba się żegnać z Damą, z Hetmanem, z Damą, co kto woli. Jednak jest, jeszcze jest ruch F3, wtrącony ruch, ale to też nic nie daje. No bo tu jest bicie, bicie. Jak należy się zachować? Moi drodzy, jak zagrać białymi, żeby spróbować dalej tego Hetmana zdobyć? Można sobie materiał zatrzymać oczywiście, spróbować swoich sił. Otóż Nakamura zagrywa bardzo dobrze. Skoczek F3 poświęca na moment figurę, odbić należy i zagrywa królem na D3. No, króle tańcują tutaj na szachownicy, ale okazuje się, że Hetman nie ma dobrych odejść. A tu związanie jest bardzo nieprzyjemne. No i Hetman zagrywa na G2, wieża na G1. No i cóż, czarne tracą Hetmana. Oczywiście nie jest to za darmo, bo za wieżę chociaż. No ale przegrana jest. Na tym poziomie powinna być bardzo łatwa. Jak poszło dalej? Bo tutaj wiadomo, szachy szybkie, więc obłędy nietrudno. Skoczek zagrał na G5, no, wieża skonsumowała, poszło bicie. No i. Widzimy, że wieża G1 zagrać trzeba. No, z tego względu, że pionek jest tu bardzo groźny, a wchodzi skoczek. I tak też się dzieje. Skoczek na F3, wieża G2 i skoczek E1, moi drodzy. Tylko, że to były jedyne posunięcia białych. Białe nie miały lepszego wyboru, tylko żeby nas to nie zmyliło. Król zagrywa na D2, skoczek bije. No, i przewaga czarnych się okazuje ogromna, ale jednak tutaj wisienkę na torcie dla białych F4. Jednak nie jest już ta przewaga taka wielka. Bazując na tym związaniu, białe konsumują jedną wieżę i dostają dużą przewagę. Wieża zagrała na E8. Nie ma za bardzo lepszych ruchów. Wzięcie. I wieża zbiła. Oczywiście wieża, bo jakaś tam aktywność musi istnieć. Na gra bardzo ładnie posunięcie E4. I powiem tak: taka końcówka. No, nie jest zapewne łatwa, żeby. Wygrać to białymi, ale zawodnik tej klasy technicznie powinien sobie dać radę w miarę prosto. Tym bardziej, że na kamura dobrze gra Hetmanami. No i jak poszło dalej, musimy sprawdzić, oczywiście. Tutaj król zagrał na G6. Nie widać też wolnego pionka dla czarnych żadnego, żadnych szans tutaj. No ale skoczek, skoczek i wieża. Może jeszcze coś tam spróbują zadziałać. Hetman zagrał na A3, tutaj widzimy jakieś opcje szacha, no jest wieża G5, ale trzeba uważać oczywiście skoczek na H4, hetman dał tego szacha i król H5. No, a jeszcze jak król poszedł na bandę, to bardzo niewygodnie to wygląda dla czarnych. Król D3, bronić piona, tutaj obronił piona na kamura. Posunięcie B5. No i widzimy. Właśnie Janka w akcji takiej, że próbuje coś drapnąć Próbuje coś tutaj zrobić No ruch c5 można by było próbować Ale Kamura stwierdził, że zagra hetmanem na g7 I to jest jak najbardziej dobry ruch Atakując w prosty sposób piona yy, Wróć, yy, przepraszam najmocniej Nie, hetman g7 Choć też ten ruch jest dobry yy, Też jest ten ruch dobry Ale zagrał hetmanem troszkę dalej Dobra Pozycja białych się nie zmienia. Ocena też się nie zmienia. to jest wszystko w porządku. Janek wybija na C4. W porządku dla białych, rzecz jasna. No i teraz, no właśnie. No właśnie. Janek, przepraszam, Nakamura nie zbił pionka. Po biciu pionka jest bicie na E4. Nie chciał prawdopodobnie takiej sytuacji uzyskać, bo potem jakaś wieża, ten pionek zostaje wolny. Ale to była dobra opcja dla białych. No, mi łatwo mówić, bo jest silnik. Król jednak zagrał na C3 i Janek zagrał, f5. Nie można by było zbić wieżą na e4, bo mamy tutaj szacha na h7 e, i ginie wieża, więc no, ruch f5. No, wybicie na f5 i skoczek wybił na e5. Powoli te figury zaczynają łapać koordynację, chociaż to też nie jest takie proste. Hetman h7 dał szacha, król g4 i hetman zbił pionka. No, Nakamura konsumuje. E, warto było zastanowić się nad wzięciem tego piona. Tylko, że ta pozycja, moi drodzy, no niestety dla białych Zrobiła się równa. No z tego względu, że został właśnie pionek na C4. No i Skoczek to wykorzystuje i broni piona z jednoczesnym tutaj podwójnym atakiem. Co zagrać? Co zagrać tutaj białymi? No ciężko doradzić, bo białe chciały wygrywać, a okazuje się, że tutaj jest ciężko już wygrywać w tej sytuacji. Hetman zagrał na A7. Jednakże tutaj na przykład po wybiciu pionka na D6 wieża wybiła na, mogłaby wybić na D5 po szachu i tak dalej. Król idzie na F3. I tutaj no tutaj nic nie ma. Tu jest po prostu pozycja remisowa. Bierze za chwilę zagra na d3. Przypuszczam, że to białe mogłyby tu się trochę napocić jeszcze w tej sytuacji, ale pełna kontrola. Ok, Hetman zagrał na a7. Król F4 się zbliżył i a4. Moi drodzy, zastanawiamy się pewnie dlaczego białe nie wzięły piona i nie zasuwają tutaj do góry. Otóż po wzięciu pionka na a6 Wieża mogłaby zbić na D5. Po B5 jest wieża D3, król B4 i ruch C3. Można by było zasuwać jednym i drugim pionem. Za chwilę zobaczycie, że zdarzy się bardzo, bardzo podobnie. Po ruchu A4 król, przepraszam, tutaj jednak jeszcze, jeszcze. wieża zbiła już tego piona na D5. Nastąpił szach. Król się jednak zbliżył troszkę do centrum. Tu nastąpił kolejny szach. Król F3 i B5. No i w końcu ten pionek idzie. No, wybić należy. Wieża dała szacha i widzimy, że dzieje się dokładnie to samo w tym wypadku. Król B4, wieża B3 szach. No tutaj można powiedzieć, czarne rządzą, ale to jest cały czas remisowa sytuacja. Król zagrał na A4, no i D5. Janek poprawił troszkę piona, połączył piony i zaraz pewnie jakieś tutaj takie plany istnieją do prowadzenia pionka. Hetman C6, król E2 ucieka, hetman H6, no i D4, cyk, hetman H2 szach, no król D3 ucieka, no, król już czuje się tu w miarę bezpiecznie, skoczek jest taką figurą, która może bardzo fajnie tego króla tutaj chronić. Hetman zagrał na G1, no i wieża B2, wieża kontroluje piona, to, to trzeba zawsze brać pod uwagę, Hetman dał teraz sz szacha e, i okazuje się, że silnik teraz bardzo lubi czarne. Minus 3,5. Janek ma wygraną pozycję e, po jednym ruchu. E, po ruchu, mianowicie król na C3. Tylko, że wiecie, to się łatwo mówi oczywiście, no ale o co chodzi? Nie ma teraz żadnego szacha, a plan doprowadzenia pionka jest bardzo łatwy. No jednakże e, tutaj Janek zagrał królem na D2, wypuszczając e, wygraną pozycję. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest dosyć ciężka analiza, szczególnie dla osób początkujących. No, po prostu warto sobie spojrzeć na silnik, mniej więcej jak, jak to wygląda. A wracając jeszcze, bo pisaliście czasami komentarze, czy będzie pasek na mojej analizie. Nie, nie udostępniam paska na, analiz na analizie, gdyż wtedy. Wyłącza nam się samodzielne myślenie. E, polecam analizować partię nawet najpierw samemu. E, jeżeli chcemy oczywiście trenować samodzielnie, to samemu analizujemy partię, a dopiero potem po własnej analizie sprawdzamy swoje spostrzeżenia z silnikiem i to jest myślę, że bardzo, bardzo skuteczny schemat no, samodzielnej pracy, własnej analizy. I w tym momencie Hetman zagrał na G7 z atakiem na piona i król na C3. No i tutaj silnik lubi... Czarne. Tutaj król A5 do góry, wieża dała szacha, król B6, wieża F2. Tutaj można było też wieża G2 zagrać wstępem, atakując Hetmana. No ale wieża F2, ruch jak ruch, żeby troszeczkę swobody, może jakieś szachy, coś tam będzie się działo, może jakieś pułapki, jakieś widełki. Król na C6, król na D3, widzimy strata, no strata tempa, trzeba odejść i zasuwać pionem. W tym momencie nastąpił szach A i wieża F5 i widzimy teraz chyba sens teraz zagrania ruchu wieża F2, wieża po prostu się zasłoniła. Nastąpiło B6, C3, B7, C2, B8 hetman, C1 hetman. Moi drodzy, trzy hetmany na szachownicy z szachem na króla. Bardzo ciekawa sytuacja. No i silnik tutaj mówi remis. No silnik dokładnie liczy. Ludzie niestety popełniają błędy. Na razie król d7 to jest jeszcze dobre zagranie, i Janek zagrywa Hetman a3 prawidłowo, trochę trzymając króla i grożąc tutaj jakimiś napadami na króla. Teraz na kamura bardzo grubo się myli niestety i zagrywa Hetman b5. No, niby podstawia tutaj się pod wieżę, ale pamiętajmy, że jest związanie. Dlaczego to jest błąd? Zaraz do tego wrócimy. Skażmy prawidłową opcję, na przykład Hetman C7, tutaj białe musiały, no białe na pewno już myślą o remisie i na przykład po takim ruchu Hetman C6. Nie widać jakiejś dobrej opcji, żeby tutaj czarnymi próbować wygrywać. No, wiadomo, silnik tutaj dobrze pokazuje, ale po wybiciu myślę, że na remis można byłoby się łatwo zgodzić. Jednakże po Hetman B5 nastąpił ruch król D2 i tego ruchu, no to jest kolejny błąd tutaj Janka. Cały czas ten ruch król C3 byłby świetnym zagraniem. Jaka jest różnica? Otóż po ruchu król D2, jak nastąpiło w partii, na kamura mógł grać Hetman H2, i okazuje się, że tutaj mamy w zasadzie wieczny szach. Nie wiadomo za bardzo, jak grać. Hetman bardzo fajnie strzela i pomaga, ogranicza króla, więc no, ta partia mogłaby się skończyć remisem, lecz poszło inaczej. Widzimy, że po c 3, no, Hetman, po prostu król nie dostawał tych wiecznych szachów. Po tym posunięciu Hetman zagrał na B6. No, i to był już gwóźdź do trumny dla nakamury. Można spróbować zatrzymać materiał i poszukać opcji na grę. No, bo widzimy, wieża jest o otwartej przestrzeni razem z Hetmanem. Otóż Hetman dał szacha. No, i król gdzieby tam nie poszedł, to byśmy go tutaj ładnie gonili. Więc, no, jeden, jedna z opcji to król E6. Po tym ruchu jest Hetman E8. I w zasadzie można się poddać. Tu Hetman zagrał na E7. I Hetman zbił. Partia się skończyła. Dlaczego? Bo król mógł zbić i widełki na Hetmana. To już jest łatwe. Oczywiście można by było zagrać, no właśnie, tutaj Hetmanem na G3, z tym samym skutkiem. No ale to nieistotne, nie myślę, już w tej pozycji. No moi drodzy, partia zwariowana, dużo się działo. Zroty akcji niesamowite. Widzimy, że bez Hetmana. Często y, można też wygrać, nawet na najwyższym poziomie. Serdecznie dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć!